Szanowni Państwo, widzicie doskonale, że upór obecnej władzy powoduje, że wybory, które miały odbyć się w maju, będą albo niebezpieczne, albo niezgodne z polską konstytucją i z elementarnymi zasadami. Zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe, które gwarantuje, że wybory będą uczciwe, ale będą również bezpieczne. Zaproponowałem, by po pierwsze odrzucić bardzo złe rozwiązania dotyczące wyborów korespondencyjnych. One powodują, że wasz głos nie będzie tajny. Te rozwiązania nie gwarantują równości i powszechności, bowiem wiele osób, które przebywa za granicą, nie będzie mogło oddać swojego głosu. Te wybory również powodują, że to nie PKW, tylko urzędnicy pana Jacka Sasina będą przeprowadzać te wybory. Wybory nie mogą być uczciwe, jeśli przeprowadzają je rządzący. Żeby były uczciwe, musi je robić niezależna komisja wyborcza. Ale co jest bardzo istotne, zgodnie z polską konstytucją można przeprowadzić ten plan. Po pierwsze, musimy odrzucić ostatecznie błędne rozwiązania forsowane przez rząd PiS. Wybory korespondencyjne w maju. Po drugie, musimy zobowiązać rząd, by wprowadził stan klęski żywiołowej. To powoduje zawieszenie procesu wyborczego, ale zapewnia ciągłość władzy. Po trzecie, jesienią, kiedy fala epidemii minie, będzie można zająć się przygotowaniem dobrych rozwiązań wyborczych, które zagwarantują bezpieczne, uczciwe wybory. Potem, na wiosnę przyszłego roku, można przeprowadzić pełną kampanię wyborczą. Rzetelną, z debatami, z udziałem kandydatów, byście wy wszyscy mogli odpowiednio wybrać. I na koniec, 16 maja 2021 roku, wspólnie wybierzemy prezydenta Rzeczpospolitej. I właśnie na tym polega ten plan. Do tej pory wszystkie partie opozycyjne głosowały przeciwko wyborom korespondencyjnym w maju. Niestety, wybory mogą się odbyć, bowiem do tej pory nie było większości. Zrobię wszystko, żeby 7 maja w Sejmie zbudować taką większość, by odrzucić nieuczciwe i niebezpieczne wybory. To wszystko, o czym mówię, ma służyć rzeczy najbardziej istotnej, żeby politycy przestali zajmować się wyborami, a zajęli się tym, co dziś jest najważniejsze: zdrowiem i bezpieczeństwem ekonomicznym.